Dzień dobry, moi mili, witam was w kolejnym odcinku z Cuphead. Tak właśnie, kochani, z Cuphead. Widząc wasze w sumie zaangażowanie w tym wszystkim, powiem wam osobiście, że w sumie to jest serio dziwne, że aż wam się tak, ten Cuphead tak podoba. A co to? Chcecie latać samolotem tak jak ja? Ha! Dopóki nie przestudiujecie tych planów, wara od kokpitów. No dobra. Schemat aeroplanu. Zobaczmy, co tam się dzieje. Dobra, strzał standard, spec atak. Super bomba na kółko, odbicie X, zmniejszenie Y. I mam po prostu lecieć w tą stronę. Wszystko wyjdzie w praniu. I tak, właśnie chodzi o tego bossa. Hildaberg. Ja powiem wam osobiście, nie przeszedłem tego bossa na trybie trudności zwykły. Nie przeszedłem. Zobaczymy, może teraz mi się uda. Nie lubię jej bardzo. Jest bardzo irytująca, dodatkowo nie pamiętam. Nie pamiętam jej ataków, no właśnie. Hop. Pamiętam, że była po prostu irytująca, ale... No mówię, na pewno... No właśnie, no za pierwszym razem to się nie uda, na pewno. Muszę zapamiętać, że jak jestem mały, to latam szybciej. O! Pamiętam, że miała dosyć... No, bez jaj! Tymendo. Hop! Lecimy! Tą panią! Oś tymendo, przejedna. Nie ma. O, i pamiętam, że to było irytujące bardzo. Lecimy. Pyk. O, nie wiem, jakim cudem mi się to udało. Nie mam pojęcia. Jak mi się uda za pierwszym razem, to będą jaja. Aczkolwiek pamiętam, że to jest chyba dopiero pierwsza jej część, że tak powiem, przemiany, więc... O, właśnie, o tym mówiłem. No właśnie. I tej przemiany bardzo nie lubię. Bardzo, bardzo nie lubię. No jaja, po prostu jaja. Jaja. O Jezu, że mi się to jeszcze udało. Kurka wódka, no. Jezu, udało się za pierwszym razem, moi drodzy. No jeszcze dostałem, naprawdę. Jeszcze dostałem. Kurde, udało się. Za pierwszym razem nam się to udało. Ale mi dobrze z wami idzie, no. Trudno, może z tymi peżetami tak dobrze nie wyszło. Chociaż wyliczyło nam dwie. Więc nie jest źle. Kurde, udało się. Ale ciśnienie skoczyło. Ciśnienie skoczyło. Dobra, zdobywasz celograf Hildaberg. Lecim dalej. I tu mnie już chyba nie było. Drzewna draka. Szalonada. Dobra, teraz sobie muszę przypomnieć, jak się zwyczajnie chodziło. No i chciałem dobrze, wyszło jak zwykle. Muszę pamiętać, że mam tego dasza. No, dobra. Na ciebie mogę skoczyć. O nie, tu była dziura. Dobra, to był test. To był test. Ja po prostu musiałem się przyzwyczaić do tego wszystkiego. Hop. Tak jak mówiłem. No, bez jaj. To już było niesprawiedliwe. Hop, mamy końca.
Dobra. O! Jezu, ile tu jest? Ile was tu jest? Więcej was matka nie miała. O, końsik. Pszczółka Maja. O, nie taka pszczółka Maja, no ale dobra. Którym... O, ja mogę tym strzelać nawet. Wow. Dobra, czyli mogę normalnie strzelać. No właśnie, tylko problem jest taki. O! Won. Chciałbym cię zabić, wiesz? Ale dobra, nie muszę, to nie muszę. Ale te muchy są irytujące. O. Hop. Prawie, żebym głupio padł. Hop. Hop. Proszę u pana, proszę się odsunąć. Ja tu strzelam. No, umrzej. No. Dobra. To już jest gorsze, to już jest gorsze, kochani, to już jest gorsze. Aczkolwiek może z tym sobie... Z tym sobie lepiej poradzę, powiedział, po czym zginął. Jezu, mi się strasznie... Strasznie myli ta klawiszologia. To jest za dużo klawiszy dla mnie. No nie! Ja chcę końca. Zleć drugi. Zlecisz? O, dobra, nie musiałeś. Hop. No to świniaki jedne, no. Dobra, ważne są te motylki. Hop. Tym razem mamy 3 HP-ki. Którym się zatrzymywało? Tym nie. O, tym klawiszem się zatrzymywało. Dobra, pamiętam. O. Dobra. Tym zmieniamy. Won, 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 won. Won par szybce. Dobra. Dobra. Kurde. Aj, to było takie skupienie. To było takie skupienie. Tu musimy użyć nasza niestety. No aż ty gnoj, prawie mnie zabiłeś. Umieraj. To ja cię nie pokonam, ja cię nie pokonam. Kurwa, nie pokonam cię. Jeden HP. Dobra. O. Tyk. Blisko już. Blisko, czy może nie blisko, ale... Ale no już jest jakiś progres. Ale głupie muchy, won! Gnoje. Hop. No i co, już się nie pojawisz? Hop. Hop. Kto to kurwa wymyślił? Co za porąbaniec? O. Nie! A było tak blisko, było tak blisko. Tu już, a się nachaliłem tu jedną monetę. Ale jestem baran. Again. Nachaliłem się na jedną monetę, ale dobra, już jest progres. Spróbuj ponownie. Jak sobie wszystkie HP-ki. Jak sobie wszystkie HP-ki. Dobra. Wyknięty. Wyknięty. Hop. No kur... No be... Nie. Nie, to było bezczelne. No bez jaj, no jak chcę to... O, jest motylek. No. No, wcześniej mi się udało do tego motylka wejść.
Ale świństwo! No, weź ten... O, dobra, wziąłem. Dobra. Uuuu, na żółty mogę? Nie, nie mogę. Pierdolę. No, O, monetka. Czy ja ją wcześniej wziąłem? Chyba nie. Dobra, jeba ich pies. Dokładnie to jebał. Fuck me. Fuck me. Nienawidzę tej gry. Ale teraz już tak zaczynam bardzo ich nienawidzić. Hop. Hop. Naprawdę. Musiałem się pomylić. Wcisnąć jeden klawisz, to trzeba. Kurwa, drugi raz. Monetka. Wągnojku. Hop. Dobra. Hop. Dobra, dwa iczpiki, nie jest źle. No teraz już było tragiczne. Teraz się spieszyłem i to był mój błąd, bo się spieszyłem. Więc chyba staniemy na tym trybie. Chcę zyskać wszystkie monety i to mnie pogrąża. No kurwa! Przepraszam. Jeszcze raz. Kliknąłem. Kliknąłem na 100%. Kliknąłem na 1000000%. No kurwa mać, to bez jaj, jakie to jest oszukane. Co z tym jest nie tak? Kurde. Dobra, zaczyna się rage. Po ładnym początku zaczyna się chaos. To się jakoś nazywało kiedyś. Kiedy chaos, znaczy kiedy najpierw jest chaos, a potem jest co innego. Pamiętam, jak to się nazywało, aczkolwiek jakoś się to nazywało. Hop, hop, hop. To jest do nauczenia. Nie ma. Dobra, 4 HP. I to na szybkim tempie. Kurwa, znów jeden przycisk. No, bez jaj. Kto wymyślił ten tryb? Dobra. 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 O, dobra, poszło. 2 HP. 2 HP-ki, dobra. Nie jest źle, nie jest tragicznie. O ile zaś się nie spieprzę. Tamtej monety już nie biorę. Szanił to pies. Dobrze, wiemy, że to nieprawda. Dobra, teraz już naprawdę chrzanił pies. Hop, hop. Boss! Nie, nie, no bez jaj. To był żart. To był żart. To był po prostu kurwa żart ze mnie. Tak razem mnie zażartowała w tej chwili. Po prostu to był cholerny joke. Dobra, poczekajmy chwilę. To ma ewidentny problem ze sobą jakiś. O. Dobra. Ops. 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 Teraz lepiej w tą grę. Tak naprawdę to nie! Ale serio, nie jest, nie jest, jeżeli chodzi o ten, o tą moc, naprawdę ona jest spoko. No kurr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 r
Dobra, i tu padłem ostatnio, prawda? Naprawdę tu jest kurde boss? Prawie się spieprzyłem. Jezu! Udało się! Udało się! To było chore! To było chore! Mówcie co chcecie, ale to było chore. Może by minus, ale still. To było pojebane. Bardzo mnie zirytowało. Na co się gapicie? Na mój szton? To nie moja wina. Nie mogę się opędzić od tych dłużników kasyna. Teraz będę musiał oszczędzać na naprawę ostrza. Mógłby ktoś wreszcie rozprawić się z tym kości królem. Pewnie to będziemy my. Furia Flory. Ej, ale ja to Furia Flory pamiętam. Dobra, a może jednak wygrałem tamto? Ja już nie pamiętam. Wiem, że tego bossa też nie lubię, ale go przeszedłem. O dziwo go przelazłem. No właśnie, pamiętam, że z tym był też lekko mówiąc problem. I to gdzie od góry wlatywało, kurwa. Bon. No, jak? Może powinien bardziej z przodu ją nawalać? No ja mogę sobie tu walczyć, no problemo. Kurde. Zapomniałem, że to jest jej kolejny tryb. Ej, dobra, już trzecią fazę przeszliśmy. Jakby tak zrobić to w ten sposób? Napierdzielam jak CKMK. O kurde, zapomniałem o tym. No gówno, otwórz się. O, ale mnie wzięła w krzyżowy ogień, menda. No! Co mnie walnęło? Przepraszam bardzo. Teraz mi coś trzaśnie. Kurde, pomyliłem się. Nie no, to było gorzej. To było gorzej. Czyli to wcale nie jest takie mocne. A bardziej ryzykujemy. Pyk, 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 pyk. Urząd środkowym? Wyżej? Strielamy, strielamy. Teraz można zmienić, bo w sumie to jest fajne na to. No! Naprawdę. No, no jaja. Po prostu jaja. Amigo. Amigo, amigo. Nie ma takiej kurde opcji. No kurwa, ty jebane gówno! No, wpadłem na to! Ale było lepiej.
Jeszcze raz. Trzaskamy go po gębie. O. Trzaskamy po gębie. Zmieniamy. Zmieniajmy tryby. Będzie git. Stop. Chciałeś mnie zmienić, cholero. Ze mną ten numery. Don Juan. Dobra. Napierdzielamy go. Pyk. Musisz tym spamować gównem? To ty jesteś, dziecko? Kurde. Jest! Udało się! Fajnie, udało się kolejnego bossa pokonać. Ja pierdzielę. Dobra, znów może nie było ambitnie. Chociaż premia PZ 2x3. Jej, udało się tylko, kurde, kwiatka pokonać. Rusłan Rosiczka, zdobywasz cyrograf. No i co? I tu już mamy tak naprawdę kostka. Kościodom, tak. Dobra, ale przejdźmy się jeszcze do sklepu teraz. Przejrzyjmy sobie wszystkie tutaj te nasze miejscóweczki. No, chyba jesteście gotowi na wielki błękit. Tylko pamiętajcie, że ptaki, z którymi będziecie latać, mają własne sztuczki. Te bojowe wygibasy, które robicie na ziemi, tu wam nie pomogą. Chociaż nadal możecie parować ile wlezie. Lepiej się w razie potrzeby zmniejszajcie. Tylko pamiętajcie, razem z wami maleje wasz zasięg. No to powodzenia. No to powodzenia. Dobra, przejdźmy się jeszcze, zobaczmy, czy mamy wszystkie tutaj misje już zakończone, żeby być na czysto. Tutaj coś mi mówił jeden z widzów, chyba Masełko, że bomba dymna jest bardzo, bardzo przydatna. I chyba słodka parada. Bomba dymna. Ucieczka w niewidzialność. Podczas ucieczki nie otrzymujesz obrażeń. Świetny manewr defensywny. Bierzemy. Kawa. Zawłonienie paska oprócz zdobywanej energii, super pasek sam się napełnia. Super, fajnie. Ale i tak tylko słodką paradę mamy. Zobaczmy sobie od razu to. Osełka. Atak z odbiciem. Pierwsze odbicie zadaje dodatkowe obrażenia atakiem toporem. Na razie. Zobaczmy to odbicie, co tam nam weszło w tej chwili. Nie ekran tytułowy. W którym to klawiszem się robiło? Tym. Super sztuczka. Ej, czemu ja tego ani razu nie widziałem? Serce, słodka parada i bomba dymna. Ten dodatkowy punkt zdrowienia jest jakiś super, bo w szczególności dostajemy lekkie zmniejszenie siły ataku, a tutaj... Tutaj w sumie nic. Co ty w puszczy? I drzewna draka. Ale nie, to już też wykonaliśmy. Ej, to znaczy, że tu już mamy wszystko wykonane. Możemy iść bezpiecznie dalej. A i tak się przejdę, zobaczę. Ale nie, no ewidentnie jest to już wszystko wykonane. Zobaczymy, może nam się uda jeszcze przynajmniej zobaczyć tego bossa ostatniego. Tutaj nie byłem, więc nie wiem, co się dalej już dzieje. Pierwsze jakieś tam misje pokonywałem, ale tego już nie. A to ci dopiero. Rzeczywiście rozprawiliście się z tymi dłużnikami? Możecie przejść na kolejną wyspę.
Będziecie mieli tam dużo więcej do roboty. A, to nie jest boss. To nie jest bossik, czyli po prostu to jest wyspa numer 2. Jak wygląda wyspa numer 2? Chwileczkę, dzięki Bóg, że was dogoniłem. Chyba mam sposób, żeby was wyciągnąć z tej kabały. Ja cię kręcę, naprawdę? Nabieracie sił. Wkrótce będziecie mogli stawić czoło kości królowi, a może nawet samemu diabełę. O, w dziubek, serio? Serio? Ale nie dopadniecie diabełę bez tych cyrografów w ręku. Tylko one dadzą wam jakieś szanse z tym czortem, więc jak przyjdzie pora, zachowajcie się jak należy. No pewnie, że się zachowamy. Zawsze się zachowuję. Ale to jest mapa wielka. O Jezu, aż się boję. Słyszał ktoś o trio z zakładu fryzjerskiego? Jeśli nie znajdziemy czwartego do kwartetu, nigdy nie zagramy jak trzeba. Bądźcie tak mili i dajcie nam znać, jeśli go zauważycie, dobra? Dobra. Dobra, mamy jakąś piramidę, to mamy kolejną osobę. Czy byliście w samą porę, chłopaki? Właśnie ulepszałem wasze areoplany. Teraz będziecie mogli przywalić wrogą bombami. Po prostu zmieńcie broń, kiedy dusza zapragnie. Spróbujcie. Teraz wasze samolociki są uzbrojone w bomby. Możecie zmieniać broń w dowolnym momencie walki. Dobra. Spróbujmy sobie jeszcze tego bossa zrobić. Baronowe von Kuks. Słodka Sambra. Samba, przepraszam. Nie Sambra. Samba. Samba, jak taniec Samba. O kurde, kim ty jesteś? Czym ty jesteś? Może inaczej. Oż ty w dup... Ja mam na to walczyć? No, was chyba pojebało. No to... Już wiem, gdzie się skończą nasze odcinki chyba. Idziemy tu. Dżin żelkowierki, piramida pułapek. Jak to będzie wyglądać? O nie, latanie. Zmiana broni. Pyk, pyk, masz bombę po gębie. O nie, zapomniałem, że się mogę zmniejszać. Opa! Dżin wielki, bombelki. Hop, hop, hop. Wać pan, do kogo ty tutaj próbujesz? Hop. Opa! Panie Dżinie. Dobra, możemy strzelać. Oż ty w dupę węża. Czy my sobie musimy tutaj... No nie mówcie nawet. Naprawdę musimy sobie tutaj robić trasę? Kurwa, to będzie ciężkie jak cholera. Dobra. Aż mam tylko jeden HP. O, Sambo w Bambo. I co, cwaniaczku? Bla 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 bla. Nie ma mnie tu. Kurwa. To jest dopiero pierwsza przemiana? Pożyczyć ci mój sarkofag? Jasne. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle w tym odcineczku, kochani. Ja po prostu, widząc, że już mam 28 minut tego odcinka, nie będę próbował kolejnych tur. Po prostu zrobimy sobie to w następnym odcinku. Myślę, że takie treściwe odcinki bez żadnego pierdzielania tutaj i próbowania i w połowie, nie wiem, kończenia tych bossów, to po prostu nie ma sensu. A też samemu nie chcę się podkładać, żeby wam to jakoś skracać. No więc myślę, że tak jak jest w tej chwili, jest spoko. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, harmonogram, jak i ogólnie głosowanie na następne serie oraz serwery do Minecrafta i Terrarii macie na serwerze, czy na stronie spookyshiro.pl. Tak więc, moi drodzy, zapraszam was jeszcze raz serdecznie. No i co? No i tyle. Trzymajcie się. Hej, hej!